Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska mam zaszczyt zaprezentować stanowisko dotyczące zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, druk nr 3623. Proszę Państwa, to zaproponowany projekt to jest specustawa dla realizacji inwestycji gazociągów dystrybucji skroplonego gazu ziemnego. I jak dzisiaj usłyszeliśmy na komisji do spraw energii i Skarbu Państwa, ustawa za główny cel ma przyspieszyć inwestycje liniowe realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa. Ale cóż to za niespodzianka, tak przy okazji, w tych zapisach proponowanej ustawy. Realizacja inwestycji, która ma być prowadzona, ogranicza prawa własności poprzez ustalanie odszkodowań przez władzę publiczną. Dotychczas, mimo że wiadomo było, że też realizacja inwestycji jest potrzebna, władza skłaniała się do tego, żeby z właścicielem czy z podmiotami innymi, które w tej procesie inwestycji uczestniczą, żeby schylić głowę i żeby zaproponować właściwą cenę, żeby o tej cenie nawet dyskutować. Tutaj, w tej ustawie, właściciel nie będzie miał możliwości zanegowania wysokości odszkodowania za zajęcie gruntu, za sprzeciwić się przebiegowi tego gazociągu przez jego własność. Po prostu państwo rządzi. Państwo nie będzie pytało obywatela, czy może skorzystać z jego własności, ani też nie będzie wypłacało odszkodowań w wysokości należnej rekompensaty. Państwo rządzi. Ale nie wszyscy są traktowani przy tych inwestycjach tak samo. Są wyjątki. Specjalne zapisy dotyczą terenów podlegających ministrowi obrony narodowej i jego jednostek, dając przy tym bardzo wielkie uprzywilejowanie wstrzymywania zmiany w zakresie tychże inwestycji. Proponowany projekt nie został poddany konsultacjom publicznym. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista. Obywatele dowiedzą się wtedy o nim, jak wbrew ich woli władza ograniczy im prawa własności. Według zasady władza rządzi, władza nie pyta. Dlatego projekt tej ustawy nie powinien w tej postaci być przyjmowany. I dlatego w imieniu klubu składam wniosek o jego odrzucenie. Proszę Państwa, z tą ustawą wiąże się następna ustawa, która dzisiaj była też procedowana. To jest ustawa o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych ustaw. Ta właśnie ustawa, o której wcześniej wspomniałam, wpisana jest w tę ustawę enumeratywnie po to, żeby społeczeństwo nie miało dostępu do żadnych informacji. Po to, żeby społeczeństwo nie wypowiadało się przeciwko jakiejś inwestycji, nie dlatego, że ubzdurało sobie, tylko dlatego, że wymaga szacunku do siebie, do naszych obywateli. Obywatele wymagają od władzy szacunku dla siebie, dla swojej własności, dla jej poszanowania. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest ominięcie. I w tej drugiej ustawie mówi się, w jaki sposób ustawa jedna powiązana z drugą będzie działała przeciwko naszym obywatelom. Dziękuję i składam wniosek w imieniu klubu o odrzucenie tej ustawy. Dziękuję bardzo.